A teraz chciałbym zacząć blok pod tytułem Informatyk Polska Specjalność. Będzie to blok, w którym będziemy rozmawiali o tym, na ile ten boom informatyczny jest szansą dla naszej gospodarki i dla naszego rozwoju, aby znaleźć swój taki charakterystyczny, silny element, którym może być właśnie polski informatyk. Kiedyś był polski hydraulik, tak? Być może teraz można zamienić i sprawić, że tymi specjalistami, z którymi będziemy znani w całej Europie, nie będą już ci hydraulicy. Może teraz będzie właśnie czas na informatyków. Mam tutaj grono znamienitych gości, których zaproszę za chwilę tutaj do mnie na scenę. Zaczynając od doktora Adama Górala, prezesa zarządu Asseco Poland. Serdecznie zapraszam. Pana profesora Włodzisława Ducha, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pana Rafała Sukiennika, dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Pana Romana Dmowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. I pana Ronalda Binkowskiego, dyrektora generalnego Microsoft Polska. No, znamienite grono, szanowni państwo, znamienite grono. A o wprowadzenie do panelu poproszę pana Krzysztofa Głąba, prezesa Stowarzyszenia Miasta w Internecie, zresztą znanego wszystkim, który zrobi kilka słów wprowadzenia na temat tego, o czym będziemy mówili. Witam serdecznie. Najpierw muszę uzgodnić jakiś sposób komunikacji. Bardzo proszę o slajd w takim razie. Proszę państwa, kiedy planowaliśmy to spotkanie, pomyślałem, że jednym z najważniejszych jego paneli dyskusyjnych powinien być panel, który pokazuje kierunki strategiczne związane z zawodem informatyka, czy też z zawodami informatycznymi, bo to jest chyba bardziej właściwa nazwa w dzisiejszej rzeczywistości. Ponieważ stajemy przed wyzwaniem, które zresztą tutaj moi przedmówcy bardzo precyzyjnie nam przedstawili, mówiąc o tym, co się może zdarzyć w ciągu najbliższych 6-7 lat. Pewnej szansy, która stoi przed Polską, ale też stoi przed Europą. Szansy, która wynika z niedoboru. Jak można traktować deficyt jako coś, co jest złem, ale można też wyciągnąć z takich analiz wniosek, iż ten deficyt może być początkiem bardzo atrakcyjnej drogi nowego procesu, który możemy uruchomić. Otóż, proszę państwa, tak jak mówiła pani profesor Hibner, w Europie mamy dzisiaj deficyt w zawodach informatycznych na poziomie około 510 tysięcy osób. To jest dzisiejszy stan rzeczy, a w zależności od prognozy gospodarczej szacunki tych deficytów na rok 2020 są, jak państwo tu widzą na tym przezroczu, od w wariancie takim średnim około 913 tysięcy, w wariancie takim już najbardziej dynamicznym od około 1 300 000 tysięcy osób w zawodach informatycznych. To są dane z konsekwentnego badania, które prowadzi Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Przedsiębiorczość i Przemysł. To są dane dokładnie ze stycznia tego roku. Bardzo proszę następny slajd. Więc możemy sobie tak powiedzieć, czy przypadkiem nie jest tak, że przy poziomie polskiej edukacji na poziomie wyższym, edukacji informatycznej, o której słyszymy wiele pozytywnych sygnałów, o których słyszymy wiele ciekawych informacji, choćby poprzez udział naszych polskich studentów w światowych konkurencjach, które wygrywają. Czy przypadkiem nie jest tak, że moglibyśmy myśleć o tym, o tych zawodach informatycznych jako o czymś, co może mieć szczególne znaczenie w budowaniu przyszłości, w odróżnieniu od innych zawodów, które tej przyszłości aż tak znakomitej nie mogą nam stworzyć? To jest, odpada oczywiście pytanie, ale jak to zrobić, żebyśmy mogli tych informatyków kształcić więcej? Więc tutaj znowu posłużę się pewnym przykładem. Otóż w Danii w pierwszej dekadzie lat 2000 zrealizowano taki program, który się nazywał Future People, który był projektem, który doprowadził finalnie do dwukrotnego wzrostu liczby osób z dyplomami w zawodach informatycznych. Zaledwie w ciągu 5 lat.
To oczywiście było wynikiem pewnych świadomych, bardzo konkretnych działań na poziomie rządu, ale także uczelni, ale także współpracy z firmami teleinformatycznymi w Danii, w państwie, którego potencjał, jak wiemy, jest potencjałem różnym od Polski. Poproszę jeszcze jeden. I tutaj jeszcze jedna uwaga, bo moim zadaniem nie jest zastępowanie dyskutantów, tylko poddanie kilku inspirujących danych. Chciałbym zwrócić uwagę również na te dane, które to samo badanie firmy Empirica dla Komisji Europejskiej nam przyniosło, które nam wyraźnie mówi, że kierunek zmian w tych zawodach informatycznych będzie zmierzał od tego stanu, który mamy dzisiaj, a więc stanu inżynierów, informatyków, takich serwisantów, można by powiedzieć, bardziej ludzi, którzy są związani z budową systemów informatycznych, w kierunku zapotrzebowania na inżynierów, którzy będą bardziej analitykami, będą bardziej zdolni do pracy jako twórcy architektur systemowych. I jeszcze jedna ważna uwaga, będą znakomicie umieli połączyć te swoje umiejętności informatyczne z zarządzaniem, tworzeniem i zarządzaniem biznesami. Więc pozostawiam panów tutaj z takim myśleniem, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy to, co te trzy wskazówki, po pierwsze ta, która mówi o dużym zapotrzebowaniu na osoby z wykształceniem wyższym w zawodach informatycznych, że działania świadome gdzieś się już udały i po trzecie, że informatyk w 2020 roku to będzie znaczyło coś innego niż dzisiaj. Pozostawiam panów i zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękujemy, Krzysztofie. Ja za chwilkę poproszę każdego z panów o odniesienie się króciutko do tego, o czym mówił Krzysztof, ale najpierw jeszcze jeden taki komentarz ode mnie. Przygotowując się do prowadzenia tego kongresu, spotkałem się z różnymi ludźmi, między innymi z osobami, które być może pracują nawet w firmach takich jak niektórych z panów tutaj, z rekruterami informatyków, żeby porozmawiać o ich doświadczeniach, jak wygląda faktycznie realne rekrutowanie. Ja już widzę w oczach panów uśmiechy, rozumiem, że problem, o którym powiem, jest znany. Bycie rekruterem informatyków dzisiaj jest z jednej strony bardzo dobrym biznesem, bo są bardzo potrzebni, a z drugiej strony jest prawdziwym wyzwaniem. Osoby, które rekrutują informatyków, powiedziały mi o dwóch głównych problemach, z którymi się spotykają. Pierwszy jest banalny. Informatyków jest po prostu za mało, najzwyczajniej w świecie. Mogą bez problemu zmieniać pracę, zmieniają ją co chwilę, bez problemu przeskakują na wyższe pensje. Wystarczy tak naprawdę, że mają pewien poziom kompetencji niezbędny, łatwo mogą iść dalej. Bycie informatykiem dzisiaj, będziemy rozmawiali, co to znaczy bycie informatykiem, bo są różni informatycy, jest dzisiaj bardzo dobrym sposobem na karierę. Ale drugi problem, nawet ci, którzy są, mają często nieadekwatne kompetencje do potrzeb. A zwłaszcza, najbardziej według moich rozmówców, brak kompetencji biznesowych. Rozumienia nie tego, jak mam zrobić produkt, żeby był idealny technicznie, ale jak go zrobić, żeby był użyteczny dla klienta. Jak mam się dobrze dogadać z moim zespołem, jak mam odpowiednio negocjować całej tej miękkiej infrastruktury mentalnej, która jest potrzebna, żeby być w stanie dobrze się odnaleźć w sieci organizacji, a nie być tylko samotnym technikiem. Pytanie, co panowie na to, co z tym problemem można zrobić, bo coś trzeba ewidentnie zrobić. Rozumiem, że mikrofon został, tutaj jest. No to może zaczynając od mojej, lewej, po 2 minutki, 2,5 do 3 minut, panowie, krótki komentarz z waszej strony. Ja się naturalnie bardzo zgadzam z tym, co było tutaj przedstawione i co jest mówione. Rzeczywistość jest, myślę, że jeszcze bardziej wymagająca, bo diabeł tkwi w szczegółach. Naturalnie można na to, bardzo fajnie patrzy się na tą wielką liczbę zapotrzebowania informatyków. Ogromna liczba informatyków, więc najlepiej wszystkich teraz wybrać do szkoły, niech się uczą informatyki, będą mieli super życie, będą miały fajną pracę. Myślę, że to jest z mojego punktu widzenia i z moich obserwacji, ja ostatnie lata spędziłem pracując w wschodniej Europie, więc nie tylko w Polsce, dużo większy problem dla naszego regionu. Ja staram się na to z tego punktu widzenia patrzeć. 2 lata spędziłem w Rumunii, będąc dyrektorem generalnym Microsoftu i widziałem ogromny boom outsourcing centers, tak, które myślę, że Rumunia jest lepiej przygotowana do tego niż wiele innych krajów, jeśli chodzi o koszty, języki i tak dalej, ale też ogromne ryzyko, które za tym się kryje. Dzisiaj właśnie
tworzy się jak najwięcej takiej pracy prostej, czyli mało zaawansowanych architektur. Robimy to dla kogoś, kto siedzi bardzo daleko i wszyscy są zadowoleni. Politycy są często bardzo zadowoleni, bo jakaś firma otwiera duży outsourcing center, prawda, i to fajnie wygląda na papierze. Myślę, że to, o co musimy zadbać i co jest bardzo, bardzo istotne, to jest właśnie to, żeby ta jakość tej informatyki, która była robiona, wychodzi właśnie na poziom architektur, na poziom połączenia biznesu i informatyki, ale jak to dokonać, tak? Bo to znowu możemy robić dla Ameryki, znowu możemy robić dla Niemiec i myślę, że to jest krótkotrwałe. Polska z mojego punktu widzenia ma ogromną szansę, bo jest w naszym regionie, nasz region jest dość jednolity, jeśli o to chodzi, tak? Bo pytanie było, czy temat tej w ogóle tego panelu jest taki, czy to jest jakaś szansa dla Polski bycie wyjątkowy, polski informatyk. Myślę, że takiego informatyka znajdziemy na Słowacji, na Węgrzech, wszędzie. Systemy edukacyjne były bardzo podobne, fokus na inżynierię był bardzo podobny, matematyka, fizyka zawsze bardzo mocne. Ale Polska ma jedną przewagę, jest największym krajem, jeśli chodzi o liczbę ludzi i ma najlepszą ekonomię dzisiaj. I teraz, czy nam się uda stworzyć kombinację tego, żebyśmy mieli świetnych informatyków, którzy pracują na świat, ale też pracują na rynek lokalny. Czy ten rynek lokalny staje się tak dużym, że będzie przyciągał ludzi do pracy, nie tylko z Polski, bo myślę, że niż demograficzny i versus potrzeby, będzie wymagał od Polski, żeby importować po prostu informatyków. Tak? Nie zdajmy się tylko na najprostszy model, który mówi kształćmy ich, ale importujmy talenty, importujmy najlepsze talenty, a do tego trzeba przygotować tak naprawdę platformę. Trzeba tym ludziom dać dobre miejsce, muszą być łatwo integrowalni w kraju, muszą być po prostu do tego zachęceni. Myślę, że to jest szansa Polski. Mm-hmm. Tak, okay. Bardzo dziękujemy. Ja teraz chciałbym nawiązać do tego, o czym pan powiedział we wstępie, że ciężko jest znaleźć pracowników, informatyków trzeba przyznać, dość szerokich kompetencjach. Wydaje się, że jesteśmy w momencie, kiedy nie wystarczy właśnie być dobrym koderem, programistą, przynajmniej w niektórych obszarach. Potrzebny jest zasób wiedzy z wielu dziedzin. Wydaje mi się, że następuje takie połączenie obszarów właśnie związanych z technologią informatyczną z obszarami humanistycznymi, z obszarami dobrej komunikacji z ludźmi, bo widzimy w wielu projektach, że kwestie informatyczne to prawie nigdy nie jest problem, który powoduje, że dany projekt, dany system ma na przykład kłopoty ze wdrożeniem. Wydaje się, że technologia informatyczna, taka ściśle informatyczna, już jest na wysokim, dojrzałym poziomie. Natomiast to absolutnie nie wystarcza, że mamy nowoczesne, sprawnie działające komponenty narzędzia, bo z tych komponentów trzeba zbudować system dla ludzi, którzy będą chcieli używać systemu. Ja w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji jakby mam lepszą wiedzę, jeżeli chodzi o wdrażanie takich systemów w administracji. I często tam problemem jest, że nowy system w opinii wielu użytkowników mówi, że wydłuża im pracę, bo na papierze na przykład niektóre rzeczy są w stanie zrobić od ręki, napisać długopisem jakąś adnotację, a w programie komputerowym wymaga się od nich 4 kliknięć i jeszcze zamknięcia 2 okienek. I to pokazuje, że właśnie te ściśle informatyczne, techniczne umiejętności nie wystarczają. Ale to też pokazuje, że to jest szansa, że te działania związane z szeroko pojętą informatyką mogą się włączyć ludzie, którzy nie mają takiego zacięcia matematycznego. Wręcz bym powiedział, że rośnie zapotrzebowanie na ludzi, którzy mają tą podstawę humanistyczną, którzy właśnie dobrze sobie radzą z kontaktami z ludźmi. A opanowanie narzędzi informatycznych często w dzisiejszych czasach nie jest wyzwaniem. Te narzędzia są do opanowania naprawdę łatwe. Tutaj przykładem może być moja córka, która mnie zdziwiła, że na wakacje powiedziała, że właśnie będzie spędzała czas w zajęciach jakichś dodatkowych, zajęciach programowania. Zdziwiła mnie, kiedy po tych 2 tygodniach zajęć powiedziała, że bez problemu programowała. Jeszcze jak dowiedziałem się, że w języku C++, to bardzo się zdziwiłem. Jakby to delikatnie powiedzieć, moja córka nie błyszczy na lekcjach matematyki,
ale właśnie te zajęcia z programowania nie sprawiały jej żadnych problemów. Bez problemu radziła sobie, bo tak naprawdę w programowaniu chodzi o logiczne czasami rozłożenie problemu, zastanowienie się, jak dany proces ma być zrealizowany przez maszynę. I wydaje się, że jednym z działań, które mają doprowadzić do tego, żeby tych potrzebnych informatyków szeroko rozumianych było więcej, to jest właśnie zachęcenie grup społecznych, które do tej pory gdzieś tam nie angażowały się, nie były zainteresowane, czyli młodzieży, tutaj może najmniejszy problem, osób starszych, inna kategoria, humanistów, kobiet. To dzisiejszy poziom tych narzędzi informatycznych absolutnie nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy technicznej, wielkiej wiedzy matematycznej, aby sensownie i bardzo konkretnie tworzyć systemy. Natomiast właśnie ta podstawa humanistyczna daje właśnie tą przewagę, że powstają systemy, narzędzia, które są przyjazne i lepiej odbierane przez użytkowników. Dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć o tych wątkach, które to były poruszone i poruszane były z punktu widzenia funduszy unijnych. Tutaj chciałem powiedzieć, że paradoksalnie mówiliśmy dzisiaj głównie o programie, czy była mowa o programie operacyjnym Polska Cyfrowa, ale mówiąc o wsparciu zawodu informatyka i odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i też potrzebach społeczno-gospodarczych, tutaj zwróciłbym Państwa uwagę głównie jednak, kiedy mówimy o tym, na program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój i Europejski Fundusz Społeczny. Moi koledzy, którzy przygotowywali ten program i będą go za chwilę negocjować z komisją, w tych zapisach, które przygotowując się dzisiaj do tej konferencji czytałem, no oni jednak bardzo, bardzo skrupulatnie podeszli do tej diagnozy, która została dzisiaj tu przedstawiona. Zostało zaprogramowane 1 300 000 000 euro, a więc bardzo duża kwota na finansowanie od tego czy od przyszłego roku studiów dualnych, to o czym była mowa, właśnie studia dualne polegają na finansowaniu czy na nauce tego koru informatyki, ale połączone każdorazowo z tymi umiejętnościami miękkimi i to jest w tym programie, o którym mówię, zapisane na jednym z pierwszych miejsc. Jest przewidziane, to znaczy, że tak powinno być, aby te studia, które będą finansowane z tej olbrzymiej kwoty, dawały podstawy do działalności, że tak powiem, ponadnarodowej, a więc kształcenie nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim. Także te ramy dla wsparcia i tworzenia, że tak powiem, tych nowych etatów informatycznych, ale w tym rozumieniu bardzo szerokim zostało to zrealizowane, jest to jakby przewidziane. Jeszcze jeden wątek dotyczący, to jest trochę inny wątek dotyczący e-gospodarki. E-gospodarka, jesteśmy po rozmowach z komisją i to, o czym mówiła pani profesor Hibner, bardzo, że tak powiem, jest spójne z tym, co mówi komisja. E-gospodarka to jest część sektora przedsiębiorstw, a nie część sektora ICT, czy jakkolwiek byśmy to klasyfikowali, więc tutaj już jakby jest to zupełnie, zupełnie inaczej zaszufladkowane niż było do tej pory, kiedy to było raczej kojarzone z sektorem ICT. Dzisiaj to jest część, normalna część gospodarki, bardzo, bardzo znacząca, która zadecyduje o pozycji polskiej gospodarki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.
Jak widać, ja tu jestem jedyny z tabletem. I proszę Państwa, jeśli trzeba zacząć zmiany, to naprawdę od decydentów. Trzeba ich przekonać, że to są narzędzia, bez których się nie da żyć. Ja jestem o tym przekonany właściwie od bardzo dawna, bo właściwie rosłem z internetem, jak i z komputerami. 30 lat temu pierwszy e-mail wysłałem z Polski i kolega z Kanady zareagował na to, pisząc, że to chyba głos zza światów. Natomiast też 30 lat temu napisałem pierwszą pracę naukową z kolegą z Kopenhagi dzięki internetowi. Na 20 lat temu uruchomiliśmy pierwsze 3 serwery www w Polsce. Jeden w Warszawie, jeden w Krakowie, a trzeci właśnie u nas w Toruniu, w tym samym miesiącu. 17 lat temu napisałem 2 książki, Fascynujący świat komputerów i programów komputerowych, w których wiele rzeczy, o których dzisiaj dyskutujemy, jest. Między innymi to, że informatyka sama w sobie jest oczywiście bardzo ważna. Mamy w tej chwili 121 szkół wyższych, które jej nauczają. Na 5 z nich naucza się też informatyki stosowanej. I tam właśnie, gdzie trzeba rozszerzyć kompetencje informatyczne w różnym kierunku, jesteśmy jednak dość słabi. Także nie tylko, że jest mało informatyków, ale przede wszystkim skąd się to zaczyna? No od szkół i uniwersytetów, prawda? Bardzo trudno jest znaleźć dobrych informatyków, którzy chcieliby uczyć na uniwersytecie ze względu na rynek, który oferuje im znacznie wyższe pensje niż profesorom, którzy mają ich uczyć, prawda? I to jest nasz problem. Nie ma jakiejś ogólnej zgody w środowisku, żeby wyróżnić pewne kierunki strategiczne i powiedzieć, no taki jest rynek, to płaćmy tym ludziom troszkę więcej, żeby chcieli też nauczać, bo od tego się wszystko zaczyna. No ale takiej zgody nie mamy, prawda? Także pytanie, jak spowodować, żeby więcej uczelni na lepszym poziomie i w szerszym zakresie było w stanie kształcić informatyków, bo informatycy są w tej chwili strasznie przeciążeni, mają strasznie dużo zajęć, w związku z tym praca naukowa tu i ówdzie są instytuty bardziej nastawione teoretycznie, gdzie rzeczywiście praca naukowa jest na wysokim poziomie, ale no, na wielu uczelniach, tam gdzie ludzie mają zajęć troszkę za dużo, w stosunku do kolegów na przykład z różnych krajów europejskich, naprawdę nasze pensum dydaktyczne potrafi być 3 razy wyższe, a niektórzy mają jeszcze 2 razy tyle, prawda, co normalnie, albo 3 razy tyle, bo mają tyle nadgodzin. To jest naprawdę duży problem, jaki w tej chwili mamy. Dalej, no, patrzymy na to, jak kształcić tych informatyków i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście to było szersze, tak jak tutaj pan minister Dmowski powiedział, to znaczy, żeby kształcić ich również w różnych miękkich kompetencjach, prawda? No, pomysły są różne. Zamiast drugiego kierunku, co jest naprawdę na takich kierunkach jak informatyka, nikt drugiego kierunku nie podejmie, jeśli poważnie traktuje studia. Po prostu nie ma na to czasu, prawda? Możemy, środowisko humanistyczne, prawda, woła, żeby zrobić drugi kierunek, żeby wszyscy sobie mogli studiować filozofię. Nie da się być informatykiem i studiować pełen drugi kierunek. Natomiast pomysł taki, że moglibyśmy zrobić rzeczywiście jakiś taki rdzeń programów tych miękkich kompetencji, żeby informatycy mogli to połączyć z takim ograniczonym programem w zakresie ekonomii, prawa, różnych innych dziedzin, jest jak najbardziej realny i będziemy nad tym pracować. Jeśli chodzi o tych humanistów, no powiem Państwu, że mój syn jest w tej chwili już 11 rok w Japonii, jest dyrektorem na całą Azję i Pacyfik, jest japonistą w ogóle, ale został dyrektorem w firmie, która zajmuje się infrastrukturą internetową. Firma się nazywa Light Telesyn, ma oddziały w 26 krajach świata. W korporacji japońskiej zostać dyrektorem na całą Azję Pacyfik to jest prawie niemożliwe w ciągu 10 lat, ale humaniści sobie dobrze radzą. Nigdy nie miał żadnych zacięć matematycznych, prawda? Nie poszedł w stronę ojca, natomiast nigdy się tego nie bał, dlatego że od dzieciństwa bawił się tymi komputerami, potrafił również coś tam grzebać w sprzęcie. Także tego typu działania, niezależnie od tego, co kto studiował, są również możliwe i mam nadzieję, że pójdziemy w stronę właśnie takich ograniczonych programów, które pozwolą rozszerzyć się kompetencjom. Otóż jest taka dziedzina, która właśnie się nad tym skupia. Tą dziedziną jest kognitywistyka. Ja sam zacząłem od studiów z fizyki, następnie przez 20 lat się zajmowałem informatyką czystą, ale później doszedłem do wniosku, że informatykom, jeśli mają robić naprawdę złożone zadania, o których żeśmy słyszeli, takie, że powinni się być w stanie nie tylko dobrze komunikować, ale powinni tworzyć złożone systemy, które są zorientowane na to, żeby były użyteczne dla człowieka. To badanie użyteczności, ogólnie rzecz biorąc, taka informatyka antropocentryczna, prawda? Czyli skupiona na człowieku. To jest klucz do tego i ona jest bardzo złożoną dziedziną. I w tej dziedzinie, gdybyśmy... Tego nikt dobrze nie naucza, prawda? To w ogóle nie wiadomo, jak się za to zabrać, dlatego że tutaj trzeba troszkę wiedzieć o mechanizmach poznawczych i tutaj kognitywistyka jest kluczową nauką,
Myśmy założyli z kolegami i jedną koleżanką pod koniec lat 90. to Polskie Towarzystwo Kognitywne, pierwsze czasopismo w tym zakresie. Mamy studia i wszyscy w tej chwili chcą mieć kognitywistykę, bo to jest ta dziedzina, która pozwala zrozumieć, jak działają umysły, jak sprząc się tymi środkami technicznymi, którymi będziemy mieli do dyspozycji, takimi właśnie jak różnego rodzaju informatyczne urządzenia, z tym, co chcielibyśmy osiągnąć. Bardzo dziękujemy. Witam Państwa gorąco. Ja przede wszystkim zacznę od podziękowań dla latarników. I dlaczego ja, przedsiębiorca, człowiek z IT, dziękuję? Dlatego, że wy kreujecie nam klientów. Dziękuję bardzo, wykonaliście ogromną robotę. Przepraszam, jestem bardzo pragmatyczny. Jesteśmy wdzięczni. W ogóle dziękuję przedstawicielom rządu, bo moim zdaniem my Polacy mamy niewiele powodów do narzekań. Jestem spokojny o infrastrukturę. Ja jestem spokojny o naszą świadomość internetową, natomiast niespokojny jestem o jedną rzecz i nawet ta dyskusja pokazuje, my fetyszyzujemy dzisiaj rolę internetu. Internet to jest środek, internet nie może być celem. I was, latarników, proszę o jedno, nie mówcie komuś, że ponieważ będziesz sprawny w internecie, to będziesz lepiej żył. W świecie nic się nie zmieniło. Jeżeli jesteś niepotrzebny, nie będziesz dobrze żył. Jeżeli nie robisz rzeczy, które innemu są potrzebne, za które drugi zapłaci, nie będziesz dobrze żył. Nie bójmy się dzisiaj tego, że czytamy gazetę, że ktoś jeszcze z analogowego telefonu korzysta. Dlatego, że wychodzenie z tego będzie trwało wiele lat. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak wiele, bo ja mam nadzieję też, że świat się nie da zwariować, bo dzisiaj mamy problem taki, że technologia wyprzedziła naszą świadomość. Technologia wyprzedziła prawo i dlatego my w tym internecie jesteśmy zagubieni. Pan minister zwracał uwagę, pamiętajcie, tam jest pewien content, zwracajcie uwagę, co jest dobre, co jest złe. Przecież jesteśmy zagubieni. My, gdy ten, co sprzedaje, mówi nam, że coś jest dobre, a ich jest 10, my nie mamy szansy dokonać wyboru. My nie wiemy. Przy czym ta selekcja tego szumu informacyjnego, informacji, ona będzie następowała, na to potrzebujmy czasu. Więc ci starsi nawet, niektórzy, którzy dzisiaj jeszcze są słabi i tak dalej, też nie straszcie ich tym, bo oni później będą zawiedzeni. Natomiast oczywiście ten internet z całą świadomością pewnych zagrożeń jest dla nas wszystkich ogromną szansą. My informatycy z założenia na tym już skorzystaliśmy, no bo my potworzyliśmy te aplikacje, natomiast do nas bardzo powoli dociera, że my nie jesteśmy kimś szczególnym w tym świecie. Dlatego, że przez całe lata mówiono nam, że ponieważ skończyłeś studia informatyczne, będziesz miał dobrze. Tymczasem nie. Wśród nas jest i będzie bardzo dużo biednych. Kto będzie biedny? Najbiedniejsi z nas to będą programiści. Dlaczego? Bo programista to jest człowiek, który na końcu nawet nie wie, co on robi potrzebnego dla innych ludzi. W świecie informatyki bogaci są ci, którzy wymyślają model biznesowy i często nie są to już ludzie ze świata informatyki, często to jest socjolog, często to jest przedstawiciel innej dziedziny, bo on dokładnie wie, czego ludzie potrzebują. Ten, który wymyślił, i my potrzebujemy pracować nad tymi, którzy wymyślają, bo ja jestem pełen podziwu dla naszego 25-lecia, ale to, co zagubiliśmy i dzisiaj ja popełniałem ten sam błąd, płacimy ogromną cenę za to, że myśmy nie doceniali, że komuniści nam coś zostawili i myśmy się od tej przeszłości chcieli oderwać, bo to, co komunistyczne, było złe. I sami zatraciliśmy pewną ciągłość, jeżeli chodzi o biznes. Ja Państwu powiem outsourcing. Myśmy mieli w starych latach, ja z tym nie byłem związany, były ETOBY i ZETA. Te ETOBY i ZETA miały ludzi, którzy rozumieli, co to jest model outsourcingu i tak dalej, i tak dalej. Myśmy się zafascynowali PC-tami, zostawiliśmy tych ludzi, mówiliśmy, oni starzy, oni beznadziejni, oni tam niepotrzebni. Po 15 latach nagle model outsourcingu zaczął odżywać i my wszyscy zaczęliśmy budować to od początku. Tak naprawdę potrzebowaliśmy tych ludzi, nie zdając sobie sprawy. I w tej chwili
My Polacy na co musimy zwrócić na informatyce, na co musimy zwrócić uwagę? Jak kształcić tych ludzi, którzy mogą wymyślać? Jest pewna cena, całym szacunkiem tutaj dla wypowiedzi moich przedmówców, jest pewna cena za to, że zgubiliśmy matematykę. Tak? Że moja grupa wiekowa, bo jednak wśród tych innowatorów większość to są ludzie, którzy przynajmniej mówią, ja się nie boję matematyki. Rząd ma tego świadomość, rząd to odbudowuje. Ja uczestniczę w wielu debatach i jestem, cieszę się ogromnie, bo od 3-4 lat myśmy sobie mniej więcej zdefiniowali, jakie błędy popełniliśmy i w jakim kierunku będziemy zmierzać. Czyli najpierw jak kształcić tych, którzy będą wymyślać, jak kształcić tych, którzy będą opisywać procesy biznesowe. Tutaj znowu zapłaciliśmy pewną cenę, bo fascynacja produktem zachodnim spowodowała, że my przestaliśmy rozumieć procesy. Jeżeli buduje się software, ja reprezentuję firmę produkującą oprogramowanie, jeżeli buduje się software, to ja muszę rozumieć bank, przedsiębiorstwo, firmę ubezpieczeniową znacznie lepiej, niż oni sami ją rozumieją. I dzisiaj dziękuję profesorowi Dixowi, profesorowi Madejowi, dziękuję Microsoftowi, IBMowi, oni pomogli nam wykształcić mnóstwo programistów, to jest kapitalna baza, ci ludzie to też są fajnie wykształceni ludzie i tak dalej. Natomiast my musimy zacząć ciężko pracować nad tym, żeby walczyć o polski produkt, nad tym, żeby przy tym produkcie kształcić ludzi, którzy rozumieją świat. Jeżeli tego nie zrobimy, tak naprawdę władza w tym świecie, bo pamiętajcie Państwa, że internet jest zrobiony po to, żeby centralizować, żeby wprowadzać standard. Ja się nie do końca zgodzę z panią profesor Hibner, mając szacunek, bo przekonania w sensie liberalnego myślenia na pewno mamy podobne, ale jak ja się zastanawiam dzisiaj nad problemem młodzieży, to ja się boję, że niestety rozwój technologiczny sprawił, że myśmy nie nadążyli z pomysłami, które wiele miejsc pracy mogłyby zastąpić. Mhm. I tutaj znowu nie bójmy się niczego, natomiast my dzisiaj myślmy o naszym kraju, myślmy, jak zmieniać relacje pomiędzy biznesem i edukacją, bo tutaj słabo się komunikujemy, tylko ja już jestem spokojny. My zrobimy postęp, bo zaczynamy siebie słyszeć, bo myśmy jeszcze do niedawna, przychodził przedsiębiorca, mówił do profesora coś, profesor nie słuchał, co on mówi i od razu tłumaczył temu przedsiębiorcy, a przecież ja zrobiłem to i tak dalej. A dzisiaj już zaczynamy rozumieć, że profesor ma dla mnie produkt, bo jego wychowanek to jest, załóżmy, mój partner w biznesie, pracownik i tak dalej. Już przesadziłem. Także tak, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Okej, panowie, tak słuchałem was, próbowałem wyciągnąć sedno z tego, co mówiliście. Jest jeden element wspólny, który mam wrażenie pojawiał się w większości z tych wypowiedzi. Czyli ta humanizacja, tak, czy to dostarczenie dodatkowych kompetencji oprócz czysto technicznych informatykom. Tylko teraz pytanie, bo mamy trzy możliwości. Mamy na rynku jakąś tam dużą ilość informatyków. Czy teraz powinniśmy a. zacząć tych obecnych na rynku informatyków kształcić na humanistycznie, czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, jak oni by mieli mieć motywację, skoro i tak mają pracę łatwą w tej chwili? Czy powinniśmy zacząć od zera na poziomie uczelni po prostu budować nowe kompetencje u tych, którzy dopiero wyjdą? Czy może przekwalifikowywać obecnych humanistów i dobudowywać do nich kompetencje IT? Która z tych trzech dróg waszym zdaniem jest irealna i najbardziej owocna? Okej. To wszystkie będą się działy, bo tak, informatyk, dzisiaj informatyk, programista, nawet kształcony w nie najlepszych programach, niektórzy z nich będą mieli pomysł biznesowy, zrobią jakiś produkt, zaistnieją na rynku. Prawda? I ci ludzie już razem z rynkiem będą się rozwijali. Jeżeli będziemy lepiej pracować biznes z nauką, to doprowadzimy zdecydowanie do tego, że nasze programy nauczania będą lepsze. I nad tym dzisiaj musimy popracować. Przedsiębiorcy chcą się włączyć, musimy to zrobić. Okej, ale jak połączyć? To też pytanie do wszystkich. Jak połączyć tych przedsiębiorców i naukę? Bo to się dzieje, tak jak pan powiedział, no ale ten proces jest nadal zdecydowanie zbyt wolny w porównaniu do potrzeb, jakie są, mimo wszystko. Co zrobić, żeby to bardziej połączyć? Nie, to jest sprawa jasna, że to warto łączyć i to bardzo powoli idzie. Ja muszę powiedzieć, że w tej książce, o której wspomniałem, czy raczej w 17 lat temu, poświęciłem 50 stron temu zagadnieniu.
głównie myśląc o różnych nowych gałęziach takich, które pojawiały się również w gospodarki, ale na przykład historia komputerowa, prawda? Brakuje nam historyków, a w tej chwili archeolodzy w koło wykorzystują komputery, robią swoje odkrycia, patrząc na zdjęcia satelitarne. Mnóstwo tego typu rzeczy, prawda? Bioinformatyka, która się bardzo szybko rozwinęła i nagle się okazało, no informatyków na bioinformatyków można przekształcić albo biologów na informatyków, prawda? Z jednej i z drugiej strony próbujemy to robić na różny sposób i z różnym sukcesem, prawda? Także to nie dotyczy tylko gospodarki, ale bardzo wielu różnych dziedzin takich, w których kompetencje informatyczne trzeba połączyć z kompetencjami dziedzinowymi i rzeczywiście można próbować to robić już na poziomie, no właśnie, dobrze nikt tego dotychczas nie robił. Na poziomie studiów możemy próbować oferować takie studia, w których, jak wspomniałem, informatyka jest głównym przedmiotem, a pobocznym przedmiotem to jest właśnie taki rdzeń nauk szczegółowych, w których oni mogą się czegoś nauczyć. Ekonomii, prawa i innych rzeczy takich, być może bezpośrednio współpracy z przedsiębiorstwami. Myśmy współpracowali z Lucentem na przykład, prawda, czyli z byłym Bell Labs. I to, co ich najbardziej interesowało, to były programy dotyczące programowania zespołowego, bo tam się głównie pracuje w zespołach, prawda? I pewne rzeczy dotyczące na przykład central telefonicznych, to zmiana każdej linijki, to jest naprawdę rzecz bardzo niebezpieczna. Czyli, panie profesorze, nowe kierunki studiów trzeba tworzyć po prostu, tak? Nie tyle nowe kierunki studiów, co umożliwić studentom taki, no to coś, co w Ameryce się nazywa minor, prawda? W systemie amerykańskim, kanadyjskim i kilku innych jest tak, że się studiuje główny kierunek, a jednocześnie zbiera się różne ciekawe zajęcia z innego kierunku przedmiotu, czasami dla przyjemności. Historia sztuki jest bardzo popularna, prawda? Filozofia jest bardzo popularna, jeśli ktoś chce dla przyjemności. Ale jeśli ktoś myśli poważnie o karierze, no to może, jeśli ktoś chce pracować w firmie japońskiej, na przykład powinien wziąć dużo lekcji japońskiego, prawda? Więc idzie do japonistów i zapisuje się na szereg podstawowych lekcji takich, żeby się nauczyć. To wszystko jest możliwe w ramach istniejącego systemu, który nie był dotychczas dostatecznie wykorzystywany, więc będziemy z punktu widzenia szkolnictwa wyższego takie rozważania prowadzić i o tym myśleć. Ja na chwilkę jeszcze zmienię kolejność mikrofonu. Panie dyrektorze, panie prezesie, pytanie do was jako do reprezentujących przedsiębiorców. Czy naprawdę studenci potrzebują 5 lat studiów informatycznych, żeby mieć kompetencje potrzebne do pracy w waszych firmach? Czy to musi być 5 lat, czy wystarczą podyplomowe, czy może jakaś mutacja? Bo może my utknęliśmy w modelu, w którym 5 lat studenci siedzą, wychodzą z bardzo dużą wiedzą teoretyczną, wystarczającą, za dużą, za małą, jak na wasze potrzeby? Ja myślę, że nie można na to tak patrzeć, bo na pewno są tacy, którzy nawet po szkole średniej mogliby u nas pracować, zrobią super robotę. Moim zdaniem zrobilibyśmy ogromny błąd, jeśli byśmy wymagali od uczelni wyższych, żeby przygotowywali gotowych pracowników dla firm informatycznych. Uważam, że to by było fatalne. Mhm. Nawet jeśli by to było dla mnie dobre, bo miałbym gotowego pracownika, który od razu daje swoją produktywność i kosztuje mnie mało. Myślę, że to, co jest najważniejsze w dzisiejszej informatyce. Jeszcze na sekundę, zanim to powiem, chciałem wrócić do pana Górala, który powiedział naprawdę bardzo ważną rzecz, że to są cykle w informatyce, które się powtarzają. My jesteśmy dzisiaj bardzo oślepieni tą szybką innowacją, która się dzieje na poziomie konsumenta informatyki. Dzisiaj co chwilę mamy nowego tableta, jakiś telefon i tak dalej. Nam się wydaje, że ten świat się zmienia. Jeśli byśmy popatrzyli w ten backend tego wszystkiego, czyli tam, gdzie się ta informatyka i dane dzieją, to jest o wiele bardziej stabilne, o wiele bardziej skomplikowane, wymaga coraz lepszych kompetencji, które naprawdę są od początku do końca organizacyjne, architektoniczne, prowadzenie teamów, dokonanie jakiejś większej rzeczy. Tutaj ogromne kompetencje, to jest szansa. Ale i teraz wracając do tego, do szkolnictwa, myślę, że to, co powinno się wydarzyć, to są dwie rzeczy. Budowanie środowiska, w którym jest bardzo dużo różnorodności, gdzie można odpatrywać wiele różnych patentów. Tak? I czy to są humanistyczne, technologiczne, nieważne. I przygotować młodych ludzi, którzy dostają pewne narzędzia w ręce, ale przede wszystkim otwartość myślenia. Bo wtedy powstają naprawdę świetne, świetne umysły, które potem będą robić tą top level, który powoduje, że nowe pomysły się rodzą, a później ci inni programiści mogą realizować. Okej, to jeszcze dodam pytanie takie dalej. W Microsoftie macie, z tego co pamiętam, takie koło kompetencji, prawda? Różnych, które wymagane są od pracowników, żeby byli w stanie się w pełni rozwijać. Kompetencji i technicznych, i interpersonalnych, i tak dalej. Teraz, kiedy przychodzi do was pracownik, mnóstwo pracowników, jaki oni mają realny poziom kompetencji? W sensie, jak dużo musicie jeszcze roboty zrobić, żeby ich nauczyć i przygotować do realnej pracy u was? Ile dostajecie, a ile jeszcze musicie dołożyć? To zależy od tematu i od rodzaju pracy. Ja tak naprawdę, zatrudniając ludzi, patrzę przede wszystkim na osobowość, na otwartość umysłu,
i na to, czy jest gotowy szybko się czegoś nauczyć, czy jest po prostu otwarty, bo tak naprawdę jobu się nauczy bardzo szybko wprowadzając. Naturalnie ja nie jestem tam, gdzie pan Góral, bo ja mam większość ludzi, to jest sales marketing i może customer support. Sam product development wymaga całkiem innych kompetencji. To są różne rzeczy. Okej, to właśnie przekaż mikrofon na tą stronę. Pan prezesa. Cóż, no Asseco nie dostaje gotowych ludzi, bo programista to jest dla Asseco za mało. My mamy aplikacje dotyczące, pokrywające niemalże wszystkie dziedziny gospodarki i te aplikacje wymagają bardzo głębokiej wiedzy o tych różnych przedsiębiorstwach. Tak? I tutaj Asseco może się czuć współwinne, bo może my też za słabo uczestniczyliśmy w procesie dopracowywania programów na uczelniach, chociaż ta wina nie jest duża, bo myśmy takie akcje wykonali i myśmy poświęcali świetnych swoich ludzi 2-3 lata i to, co nas martwiło, to brak zainteresowania ze strony pracowników naukowych tym, co my robimy. I myśmy tych ludzi nie dali rady przyciągnąć, bo myśmy byli na chwilę, tak? Te 2-3 lata to z założenia my mogliśmy w procesie dydaktycznym uczestniczyć, a to była moja inicjatywa, bo jak koledzy mi zaczęli narzekać, Adam, tam wiesz, dostajemy ludzi niegotowych, oni nie mają pojęcia, co to bank, nie mają pojęcia, co to przedsiębiorstwo, ani nie wiedzą, co to praca, ja mówię, ale skąd mają wiedzieć, jak przeciętny polski nauczyciel akademicki nie miał szansy realizacji projektów, chodźmy uczyć. To, czym byłem zawiedziony, to właśnie to, że niektórzy pracownicy naukowi spojrzeli na nas jak na konkurentów. Myśmy zabierali im godziny i tak dalej i to w rozmowach z rektorami no tak mi tłumaczyli. To musimy zmienić, bo jeżeli nie przybliżymy właśnie tych firm i tej wiedzy z firm z całą świadomością, że ona nie jest doskonała, do tego, czego uczymy, no to tak naprawdę firma będzie szkołą, a uczciwie mówiąc to jest często za późno, bo dzisiaj jeżeli ja mam mocno nieprzygotowanego człowieka i ja go wysyłam do klienta, to winne jest Asseco. Jeżeli on jest słaby, to 100 osób może stracić pracę. Czyli troszeczkę, to znaczy ja też nie oczekuję, że ktoś przygotuje człowieka do pracy w Asseco. Natomiast mniej więcej wiemy, co należałoby zmienić. Przy czym ja jestem wielkim optymistą tutaj, bo ta relacja z uczelniami się poprawia zdecydowanie. Ja myślę, że o co należy w tej chwili apelować, bo to piszę niekiedy. Myśmy ilościowo osiągnęli wielki sukces w wykorzystaniu środków unijnych i na tamten czas jesteśmy obecni w kilkudziesięciu krajach i porównuję to z innymi krajami, mamy sukces, ale to jest sukces ilościowy. Dzisiaj musimy monitorować, co z tych pieniędzy wynika, czyli ile my produktów stworzymy i tak dalej, bo w następnej perspektywie, jeżeli nie zrobimy tego optymalnie, to tak naprawdę my już wielkiej szansy nie będziemy mieli. My w tej następnej perspektywie musimy zaistnieć eksportowo, a proszę mi wierzyć, że łącznie z Asseco ten eksport jest niezwykle skomplikowany i tak dalej, ale nie będę zamęczał, bo... Okej, to ja chciałbym jeszcze spytać pana ministra, pana dyrektora, jak z perspektywy wygląda to państwa, tak, z perspektywy ministerstw, co możecie zrobić? No tutaj... Okej, to pan profesor jeszcze też wziął mikrofon, to od pana profesora zaczniemy. Chciałem wspomnieć, że to nie jest tak, że wszyscy kończą 5 lat, bo w tej chwili te studia jednolite są rzadkie. Jak państwo wiecie, mamy studia 3 plus 2 i większość studentów kończy na licencjacie. Co gorsze, rzekłbym, na trzecim roku większość z nich pracuje. Takie są moje doświadczenia, ja uczę informatyków. Znaczy dla mnie to jest co gorsze, dlatego że ja chciałbym z nimi zrobić porządną pracę magisterską. Za dawnych czasów student siedział, robił przez rok pracę, pisało się publikacje, coś z tego było. W tej chwili studenta nie ma. Jeśli kończy pracę, to często z opóźnieniem wieloletnim, bo jest zajęty, bo go wysłano do Stanów albo gdzieś tam, prawda? Studenci informatyki to dla mnie nieszczęście. Bardzo nie lubię ich uczyć, muszę powiedzieć. Po prostu jest to rzecz trudna ze względu na to, że wszyscy pracują. Także już pracują, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że no mamy pewien model bardzo dobry w tej chwili, który się rozpowszechnia w Niemczech. To jest model partnerstwa firma-uczelnia, prawda? I to jest w dwie strony działa. Albo człowiek, który jest studentem, jest wysyłany do firmy, ale na dość długi okres czasu, rzędu pół roku albo rok, albo odwrotnie, firma wysyła swojego pracownika, żeby się czegoś douczył na uczelnię, też na okres tego rodzaju. I to się bardzo szybko rozwija w tej chwili. To jest nowy model taki.
Być może jest to model, który jest warty przemyślenia, bo na razie... A w Polsce występuje już gdzieś ten model? Nie słyszałem o tym. To usłyszałem o tym parę miesięcy temu, dopiero kiedy była tutaj właśnie w Warszawie konferencja na ten temat. I wydaje się, że to jest bardzo interesujący model, któremu ministerstwo się powinno dobrze przyjrzeć. Jasne. Ja myślę, że tak, że właśnie to działanie należy odbywać, realizować na wielu obszarach. I jeżeli tutaj mówimy o programistach, to już było wcześniej powiedziane, ważne jest, żeby tych programistów, informatyków wesprzeć, aby odnaleźli się właśnie w świecie biznesu, aby potrafili przekuwać swoje często bardzo fajne pomysły na realne produkty, które odniosą sukces rynkowy. I tutaj przewidujemy w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa takie działanie, które ma polegać właśnie na wsparciu w tej dziedzinie tych najlepszych informatyków, którzy już prawie opuszczają polskie uczelnie, aby pomóc im i dać im możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie właśnie szeroko pojętego biznesu, prowadzenia biznesu i odnalezienia się w tym obszarze. Natomiast warto jeszcze sobie uświadomić, że nauka programowania poszerza takie ogólne umiejętności, jak umiejętność myślenia logicznego, aktywność, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa. I to powoduje, że w wielu krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, do podstawy programowej wprowadzono naukę programowania. Czyli z jednej strony świadomość, że będzie potrzeba 900 tysięcy informatyków, ale z drugiej strony ta świadomość, że nauka programowania poszerza generalnie kompetencje ludzi, kompetencje dzieci, powoduje, że właśnie wraca się do tego podejścia, aby programowania uczyć już w szkołach podstawowych. Także myślę, że to jest też taki kierunek, do którego chyba trzeba dążyć. No właśnie, w szkołach podstawowych, a może i wcześniej. Są przecież już kursy programowania dla 5-latków, dla 3-latków w tej chwili. Oczywiście nie programowania, może w C++, tak? Ale nauki myślenia w pewien sposób. Czy to jest możliwe w ogóle? Żeby to zrobić jako systemowe rozwiązanie w jakimś stopniu? No, to jest jakby tutaj wchodzimy w kwestię, na którą powinien wypowiedzieć się minister edukacji narodowej. Natomiast ja mogę powiedzieć, co my robimy. A więc ministerstwo ma możliwości, co roku ogłasza konkursy na pewne działania i w ramach tych konkursów przeprowadzane były takie, no powiedzmy, pilotaże właśnie, aby uczyć programowania dzieci. Nie pamiętam, czy to schodziło do przedszkola. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś przeszkoda. To wydaje się, że potencjał jest. Tak jak mówię, to też ważne jest, aby dobrać właściwy obszar nauki, żeby to była nauka programowania bardziej rozwiązywania problemów, tworzenia pewnych być może algorytmów, procesów. Także z jednej strony właśnie to są te działania, które ministerstwo podejmuje w ramach konkursów i także w ramach tej, już można powiedzieć, perspektywy, która nadeszła, tej perspektywy do roku 2020, cała trzecia oś programu operacyjnego Polska Cyfrowa, tam jest kilkaset milionów złotych, właśnie jest nakierowana na podnoszenie szeroko pojętych kompetencji, ale również te działania związane z podnoszeniem umiejętności programowania, myślenia logicznego też z tych pieniędzy będą finansowane. Mhm. To chwilę, a jasne. Tak, bo proszę Państwa, to nie jest nowe zagadnienie, to jest widać trudne, skoro jeszcze nie zostało rozwiązane, dlatego że 20 parę lat temu Marvin Miński do spółki z Seymourem Papertem na MIT wymyślili język, który się nazywał Logo. To jest bardzo fajny język, on jakoś tak był popularny troszkę jeszcze w latach 90., potem stracił nieco na popularności. On właściwie służy do tego, żeby dzieci mogły programować sobie takim żółwikiem albo na ekranie, albo w fizycznym, który się tam porusza, prawda, i się uczyć tych podstaw algorytmicznego myślenia. I takie próby, powiedzmy, doprowadziły do tego, że Lego zrobiło Mindstorms i inne klocki takie i w tej chwili właśnie to, co najbardziej dzieci może będzie interesować, to jest jak poruszać czymś takim, jak się uczyć. Ale to właśnie jest ten kierunek, uczenie algorytmicznego myślenia i myślę, że w tym kierunku można pójść. Pytanie, czy mamy nauczycieli do tego przygotowanych. I to jest rzeczywiście bardziej do Ministerstwa Edukacji, bo na poziomie wyższym też nie wiem, chyba nikt specjalnie tego nie naucza. A
No, tu mamy rozliczne problemy, ale to jest dobry punkt, o którym trzeba pomyśleć. Temu będzie też poświęcony za chwilę kolejny panel już po obiedzie. A to jeszcze, tak, panie dyrektorze? Znaczy, powiem tak, to zabawa z Lego to kosztuje, 10 lekcji kosztuje 1300 zł. To są zajęcia pozalekcyjne, jak kogoś stać, to bardzo proszę. Taka jest oferta w szkołach warszawskich przynajmniej. Natomiast jeśli mogę, że tak powiem, nawiązać do tych wątków bardzo krótko już, to poruszyliśmy tutaj wątek innowacyjności, pan prezes Góral o tym powiedział. Myślę, że, znaczy mam nadzieję, że to będzie miało przełożenie w nowym spojrzeniu w nowym spojrzeniu w projektach unijnych na innowacyjność. Czyli nie już spojrzenie na wartość naukową pewnych rozwiązań, ale raczej innowacyjność postrzegana przez pryzmat sprzedawalności tego, co w tych projektach w obszarze innowacyjności miałoby być wytworzone. Natomiast jeśli chodzi o kolejny wątek, jaki się tu pojawił, jak można wpływać na podejście łączenia nauki i biznesu, no to chociażby stwarzanie czy stawianie warunków do wejścia w projekty uczelniom tylko dla takich projektów, kiedy będzie zapewniony to praktyczne kształcenie w kontakcie uczelni z przedsiębiorcą czy z przedsiębiorcami, i takie warunki w programie Wiedza, Edukacja, Rozwój są zaszyte. Bez tego warunku plus te kwestie dualnego nauczania w języku angielskim i tak dalej, one oczywiście też będą, ale to będzie duży, duży stymulator do tego, żeby uczelnie mogły sięgnąć po środki unijne, po te 1 300 000 000 euro, pod warunkiem, że zapewnią między innymi tą praktyczność kształcenia. Dziękuję. Tutaj mam jeszcze chwilę, ja chciałbym, bo tak widziałem w sali, było parę już momentów, kiedy ktoś zbierał się do głosu. Czy są jakieś głosy z sali? Czy ktoś chciałby skomentować, powiedzieć, zadać pytanie? Tam widzę. Czy moglibyśmy mikrofony prosić tutaj co najmniej dwie osoby? I jeżeli to będzie, bardziej prosimy o pytania i najlepiej kierując do konkretnego rozmówcy. To znaczy... Teraz mnie słychać? Tak. Grzegorz Pytkowski, Brian Tracy International. My zajmujemy się CSR-em na poziomie edukacji, biznesu i nauki. I tutaj panowie powiedzieli o jednym z elementów, że tu brakuje edukacji. Brakuje ministra do spraw, znaczy ministra edukacji. Dlatego, że tu pan tak próbował trochę mówić o szkołach, o jednym z języków, których jest 12 tam. Te dzieci. Wielka Brytania wprowadziła computing do uczenia w szkole podstawowej na każdym etapie. W tym roku 2014-2015. Więc jak patrzę na nazwiska, to zastanawiam się, dlaczego tutaj nie ma kogoś z Ministerstwa Edukacji. Bo jeżeli chcemy uczyć takich umiejętności programowania, to muszą być tu ludzie z... I mam pytanie do pana przedstawiciela w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa. Dzisiaj, teraz, równolegle toczy się bardzo interesująca konferencja, gdzie jest pan profesor Dyx, pan profesor Sysło na temat właśnie programowania w szkołach. I wie pan, tam nikogo nie ma. Z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa nie ma nikogo, a tematem jest kształcenie nauczycieli. Może pan to skomentować? No tak się składa, że do ministerstwa dociera wiele zaproszeń, takie zaproszenie do mnie nie dotarło zupełnie, więc może po prostu nie zostaliśmy zaproszeni. Być może, że... Tak. A przedstawicieli nie, ministerstwa... Ministerstwo Edukacji oczywiście powinno być tam reprezentowane. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, tym bardziej, że wymienieni profesorzy to są moi koledzy. Profesor Sysło u nas w Toruniu również pracuje i się znamy od niepamiętnych czasów. I brałem udział w różnych konferencjach, które on organizował, i to jak najbardziej chętnie z nimi współpracujemy. Natomiast w naszym ministerstwie jest profesor Nałęcz, która się zajmuje właśnie szkolnictwem wyższym. Ja się zajmuję badaniami naukowymi i informatyzacją.
Natomiast jest pewien podział jednak obowiązków. Nas jest dość mało jednakże osób takich z kierownictwa, które mogą się tam pojawić. I nie wiem, czy kogoś nie ma z ministerstwa, z tego działu, który profesor Nałęcz kontroluje. Także trudno powiedzieć. Ja tutaj dodam, że w trakcie kolejnego bloku po lunchu na temat internetu dla wiedzy i edukacji będziemy mieli przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, więc spokojnie będą. Może powiem, że ten podział rzeczywiście jest zbyt dość nieszczęśliwy, dlatego że sprawy informatyzacji, jak Państwo widzą, są zarówno w gestii Ministerstwa Edukacji, Cyfryzacji, jak i naszego, nauki, prawda? To trochę jest niedobrze. Co prawda my ze sobą chętnie rozmawiamy i mam nadzieję, że będziemy pewne programy wspólne prowadzili, ale to utrudnia współdziałanie, ale już taki w tej chwili mamy podział. Okej, tam było jeszcze jedno pytanie. Piotr Fuglewicz, informatyk, na tej konferencji przedstawiciel Muzeum Historii Informatyki. Zapraszam na dół na wystawę. Pana, resztki włosa zjeżyły mi się na głowie, kiedy pan wspomniał o nauczaniu programowania trzylatków. Albowiem mniej więcej do 6 roku życia każdy człowiek jest twórczy. Nie trzeba programów innowacyjności, tylko trzeba dać dziecku myśleć nielogicznie, bo ta jego logika jest logiką wyższego rodzaju. Wtłaczanie dzieci trzyletnich w sformalizowane algorytmy, a tylko tyle będą mogli nauczyć nauczyciele, taki średni nauczyciel będzie mógł nauczyć, że zapiszcie w kajeciku, że coś tam, tak? To jest zmordowanie tępym nożem inwentywności tych młodych ludzi. Niektórym to potem dłużej zostaje, tak? Jak się nie dają społeczeństwu. Więc ja uważam, że nauka programowania jest na pewno ważnym tematem, ale obawiam się, że na poziomie urzędniczym, z całym szacunkiem dla obecnych tu urzędników, może zostać odfajkowana jako opracowanie minimum programowego i uszta się dzieci, tak? Natomiast to, co powiedział pan doktor Góral, ja jako informatyk o, mam nadzieję, szerokich horyzontach humanistycznych uważam, że po pierwsze nie można nazwać humanistą kogoś, kto nie zna bądź brzydzi się matematyką. Matematyka bowiem jest najwyższą formą wytworu umysłu ludzkiego, więc ktoś, kto nie umie matematyki, humanistą nie jest, kropka. Natomiast te umiejętności pozatechniczne są, tak jak pan doktor powiedział, warunkiem bycia dobrym informatykiem. Informatyk, który się nauczy na studiach instrukcji, kodowania i tak dalej, się nie nadaje do niczego. Informatyk, który na studiach nauczy się podstaw, czyli tego wspólnego jakby programu dla informatyka, jest bardzo ważny. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, czego on się potem będzie przez całe życie uczył, bo też banałem jest, że żyjemy w czasie permanentnego nauczania. Także to raczej komentarz niż pytanie, chyba że ktoś z Państwa by chciał to odkomentować. Przepraszam, dziękuję. Czy któryś z Panów chciałby skomentować albo odnieść się? Może, proszę Państwa, ja się zajmuję jednakże już od kilkunastu lat kognitywistyką i akurat mamy duży projekt dotyczący uczenia niemowląt. Rzeczywiście w pierwszym roku życia, więc zdaję sobie doskonale sprawę z tego, co pan powiedział, że trzeba bardzo uważać, żeby nie popsuć kreatywności dzieci przez narzucanie im sztywnych ram, w których się mają zmieścić, prawda? I nadal bardzo wielu rzeczy nie wiemy o uczeniu i w związku z tym to, co się w tej chwili bardzo szybko rozwija, czyli brain-based education, prawda? Edukacja związana z tym, że coraz więcej wiemy o tym, jak się mózgi rozwijają. To jest rzecz kluczowa, ale tutaj rzeczywiście wielu rzeczy nie wiemy i tutaj trzeba podchodzić bardzo ostrożnie do wprowadzania takich programów. Problemy, na które Państwo zwróciliście uwagę, te ostatnie dwie wypowiedzi, one dotyczą również właśnie tej jeszcze nieumiejętności komunikowania się, tych silosów, które potworzyliśmy, ale nie czujmy się gorsi. Te same problemy mają Anglicy, te same problemy mają Słowacy, te same problemy mają Czesi. I nauczenie się tego w świecie wielowymiarowym wymaga czasu. Natomiast ja naprawdę od 3-4 lat widzę ogromny postęp w komunikowaniu się takiej firmy jak nasza z przedstawicielami różnych ministerstw. Zaczynamy mieć wsparcie, jeżeli chodzi o eksport. Natomiast ministerstwa się skarżą, panowie, prawie nie ma takich firm. Nikt nie przychodzi i nie mówi, ja mam taki i taki produkt, wesprzyjcie w sprzedaży w Etiopii, w sprzedaży w takim kraju. Oczywiście my jesteśmy dużą firmą, to dla małej firmy to co ja mówię, to nie ma wielkiego znaczenia, bo ona pewnie by nie przetrwała tego procesu inwestycyjnego. I my musimy dzisiaj wszyscy na siebie patrzeć z życzliwością, bo problem Polski
polega na tym, że staliśmy się mistrzami świata we wzajemnym obwinianiu się. Natomiast buduje się tylko na zasadzie próby zrozumienia tych różnych wymiarów i próby łączenia tego. I tego z całego serca nam wszystkim życzę, a latarnicy niech nam pomagają to osiągnąć. Dziękujemy bardzo. Panowie, nasz czas się powoli kończy, choć podejrzewam, że jest to dyskusja, którą moglibyśmy toczyć jeszcze wiele godzin. Na marginesie taka ciekawostka, bo a propos w ogóle uczenia w niesztampowy sposób tego silosowania, w tej chwili warto wspomnieć o inicjatywie, która powstaje właśnie w Tarnowie, miejscu, które nazwano Fabryką Przyszłości, gdzie odbywają się zajęcia z tego, jak w innowacyjny sposób uczyć dla nauczycieli, ale bardzo mocno zinformatyzowane między innymi. Więc takie inicjatywy są i się dzieją, ale jest kwestia rozpropagowywania ich na skalę ogólnopolską, bo jedno miejsce no, jeszcze nam wiosny nie czyni. Panowie, ja bardzo dziękuję za interesującą dyskusję. Szanowni Państwo.